Sylwester i po Sylwestrze, a dzisiaj Nowy Rok i dzień po, bo przecież dla niektórych Sylwester to prawdziwa zabawa i impreza. No właśnie, mimo wysiłków naukowców wciąż nie ma cudownej pigułki na tę dzień po dolegliwość. Dopóki nie zostanie wymyślona, walka z poranną karą za zabawę dzień po wymaga trochę wysiłku. Czy można jakoś to przeżyć? Pytamy. Bo mam taki jeden środek, który mi bardzo pomaga. To jest balsam kapucyński. Nie wiem, czy w sklepach zielarskich można dostać. Bardzo pomaga. Sprawdzony? Bardzo sprawdzony. Używam go za każdym razem i jest niezawodny. Dobre pytanie. No na pewno jakieś są. Nie wiem, może jakiś ciepły żurek? Nie wiem, na przykład. Sok z ogórów. Sprawdzone? Sprawdzone trochę. No jeszcze jakieś takie tabletki reklamują, ale to ja tam za bardzo nie przepadam. Nie ma sprawdzonego sposobu na kaca, ale to na pewno pomoże. Oto lista kilku przydatnych zabiegów. Po pierwsze, jeść tłusto, zanim się wypije. Po drugie, wypić dużo soków lub innych napojów. Po trzecie, szklanka wody przed snem nie zaszkodzi. Po czwarte, aspiryna także przed snem być może pomoże. A na śniadanie obowiązkowo jajecznica. To ciągle jednak tylko zabiegi pomocnicze, pewności, że pomogą, wszak nie ma. No chyba, że... Na kaca? Nie pić. Sposób na kaca? Nie pić? Najlepszy. Jak widać, istnieje tylko jedna skuteczna metoda na to, żeby uniknąć bólu głowy. Jeśli jednak w ten wieczór nie potrafimy odmówić sobie alkoholu, to pamiętajmy chociaż o tym, żeby po sobie posprzątać.